Ten same dwie śluby w stopce. Imbusem dwójeczką. Trzymamy stopkę kciukiem, żeby nam nie wypadła sprężyna. Delikatnie otwieramy. Łapiemy sprężynę. Ok. Odkładamy stopkę. Odkładamy coś, co trzyma sprężynę w tym miejscu. I odkładamy sprężynę. Dalej zawór. Imbus na razie nam nie będzie potrzebny. Odkręcamy wpierw zawór. Tylko pewna rzecz. Zwalniamy całego. Jeżeli tego nie zrobiliśmy, zawór da nam lekko znać, że coś zaczyna wyciekać. Wtedy go dokręćmy i wtedy wypuśćmy dopiero. Odkręcamy. Jeżeli posiadamy do tego specjalny klucz, możemy to zrobić specjalnym kluczem. Jeżeli nie, duży śrubokręt wystarczy. Ok. Odkręcamy miedzianą wkładkę. Potem już pójdziemy palcami. Okay. Tego elementu nie ruszamy. Jest on nam potrzebny, aby gaz miał miejsce, gdzie się rozprężać. To jak widać, znacznie nam zmniejszy pojemność magazynka. Więc po odkręceniu tego widzimy wyraźnie, że gaz będzie miał gdzie się rozprężać, więc ten element możemy śmiało uciąć. Jeżeli posiadamy, jest to cienkie aluminium, więc jeżeli nie posiadamy żadnych narzędzi elektrycznych typowo do cięcia, może wystarczy nam zwykły pilnik do metalu. Ok, tniemy. Uważamy, aby nie przyciąć miedzianego elementu. Ok, jest jedno cięcie. Idziemy dalej. Ok. Ok, rozcięte. Tak to poszło. Pyłek możemy sobie zetrzeć, rzucić. Ok. Zostało nam tutaj troszeczkę syfu. Tego spiłujemy. Do gładkiego. Jeżeli gdzieś zostaną jakieś resztki też od środka, użyję pilnikiem, czy to okrągłym, czy również takim, po prostu lekko to zetrzeć i dopiłować. Ok. Teraz przed wkręceniem trzeba pamiętać, że powierzchnię oczyścić. Ok. Bierzemy smar. W tym wypadku u mnie jest to smar typowo do replik gazowych HPA. Wystarczy jakiś gęsty smar, typowo taki pneumatyczny, powiedzmy sobie, nawet silikonowy w ostateczności będzie ok. Dobra. Wkręcamy miedzianą wkładkę. Pierw ręką, śrubokrętem dokręcamy potem. Ok, dopiero nam się opór, nie dokręcamy na maksa, tylko troszeczkę, nie wiem, żeby nie przekręcić gwintu. Bierzemy zawór, też smarujemy odrobinkę przy końcu, żeby to uszczelka, miałem sobie jakieś smarowidło. Ok. Składamy. Złapujemy gwint, dokręcamy.
Mam wkręcone. Sprężyna. Szczęki. Ogólnie łatwo nie powinny wypaść, ale warto się upewnić, czy je mamy na miejscu. U mnie są. Wkładam sprężynę. Są różne metody. Ja pozwolę delikatnie palcami dosuwam do środka. Końcówka jest już lekko cięższa. Nakładam tą końcówkę trzymając, uważając, żeby mi nie wystrzeliło gdzieś. Załapuję to też stopką. To jest cięższa część. Możemy lekko tą sprężynkę wygiąć. Ok, już teraz na nie powinno wyskoczyć. Przytrzymujemy to palcem. Włożymy nasze śruby. Załapujemy pierwszą. Załapujemy drugą. Ok, teraz już nam nic nie wypadnie. Dokręcamy jedną. Dokręcamy drugą. W ten sposób gringasmot jest zrobiony. Rurka została wyrzucona, tak jak już u mnie w pozostałych magazynkach. I tyle. Cieszymy się większą pojemnością magazynka w MWS-ie.